Siemano kochani, jak widzicie pogoda dalej dopisuje, to jest chyba najlepszy urlop jaki mi się wydarzył, bo tak naprawdę tylko padało 2 dni, a cały czas świeci słońce. Nie jest jakoś może mega gorąco, ale jest fajnie i ciepło, że można na krótkie ubranka sobie hasać. Teraz jestem w Zagródce i dzisiaj taką mamy fazę, że jadę sobie gdzieś pojeździć na rowerze i pokażę wam parę miejsc, może wbiję się na Pniowiec, może gdzieś tam pojadę, ale to wtedy będziecie widzieć gdzie. A więc jedziemy! Zobaczcie, czy polskie lasy nie są piękne. Znajdujemy się na takim prywatnym terenie. Tu może każdy przyjść sobie złowić rybkę bez karty. Potem ta rybka jest tam ważona. No i płacicie. Nie wiem jaka cena tu jest, bo oczywiście my jesteśmy na rowerach, więc my przyjechali tylko tak przejazdem, zobaczcie jak to wygląda. Tam już ludzie tańczą, imprezki tu odchodzą. No fajna miejscówka wam powiem. 15 km. My przejechali, jeszcze czeka nas droga powrotna, nie wiem jak to i jak dam radę, bo dawno na rowerze po takich drogach nie jeździłem, ale naprawdę jest pięknie tutaj. I tak kochani, oto tym sposobem znaleźliśmy się nad Zalewem Rybnickim, a tam jest elektrownia. Jest naprawdę piękne miejsce, się tu dużo pozmieniało. Już kiedyś film wleciał z Rybnika, z tego zalewu, ale niestety został usunięty. Więc nagrywam go jeszcze raz. Tu można wypożyczyć łódki, motorówki, rowerki. Koszt wypożyczenia motorówki bez patentu tu można wypożyczyć 150 zł. Oczywiście są tu i domki do wynajęcia. Zawsze tu z pracy przyjeżdżaliśmy ze znajomymi i odchodziły imprezy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Te rowerki, te motorówki, to wszystko jest do wypożyczenia. Nie trzeba mieć nawet żadnego patentu. Też ostatnio słyszałem, nie wiem, w tym tygodniu było, wyścigi skuterów wodnych. Też odchodzą tu na tym zalewie. Zobaczcie, jak to pięknie jest. No a my dalej na rowerach. Zrobiłem ponad 20 km, już mnie tak wszystko boi, że ja nie wiem jak jadę do domu, ale warto. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście rybkę można zjeść, tu też są organizowane konkursy wędkarskie i tu naprawdę wyciągają bardzo, bardzo duże lochy. Więc jak co, zapraszam do Rybnika nad Zalew. Oczywiście z rynku i z miasta też leci filmik. No wygląda to mega. Nie wiem czy wiecie, ale kiedyś byłem harcerzykiem i tu na tych łódkach tam pływałem. Remontowałem łódki, robiłem takie rzeczy. Ale to wiadomo, za dziecka. Trzeba było coś robić. Dobra kochani, lecę na chatę, bo już się zimno robi. A trochę kilometrów mnie czosnęli, więc wszystko mnie boli. Idę teraz odpocząć, bo jutro wracam.
Yo. Witam kochani, jestem jeden dzień po tym rowerze. Powiem wam, że dawno nie jeździłem. To teraz była naprawdę dla mnie wyczyn, był dla mnie to wyczyn. W nocy nie miałem prawie spać, bo miałem takie zakwasy. Powiem wam, że po Holandii się jeździ całkiem inaczej tym rowerem. Wiecie, nie ma gór, nie ma nic takiego, więc cały czas jeździmy po prostej drodze. Wiatr, wiadomo, czasami wieje, więc wydaje się, że idzie ciężko, ale nie jest to to, co w Polsce. Na pewno mi tego będzie brakowało, bo naprawdę przejażdżka była mega. Pozdrawiam mojego przyjaciela Krzyśka, który ze mną był. Naprawdę było idealnie, ale 30 km to naprawdę po takich drogach to jest naprawdę wyczyn. Udało mi się to, do dzisiaj mi się jeszcze nogi trzęsą. Już nie będę gadał o tyłku, bo tyłek mam tak poobijany, że masakra. Teraz nas powoli czeka droga do Holandii. A więc znowu trzeba się jeść na tyłku przez kilkanaście godzin. Nie wiem jak ja to przeżyję, ale jakoś spróbuję dać radę. Nic, trzymajcie się i do następnego. Yo!